Maciej Wolny, witam państwa serdecznie na antenie telewizji w Polsce.pl. Film Znachor z Leszkiem Lichotą w roli tytułowej można już oglądać na platformie Netflix w zasadzie od 27 września. Film niedawno ukazał się na platformie, tak moglibyśmy też powiedzieć. I po pierwszym tygodniu od premiery, drodzy państwo, produkcja zajęła pierwsze miejsce w zestawieniu najpopularniejszych filmów w Polsce w rankingu platformy. Właśnie w globalnym zestawieniu filmów nieanglojęzycznych Znachor uplasował się na drugim miejscu z wynikiem prawie 12 milionów wyświetleń. Film zebrał też wiele pozytywnych ocen ze strony krytyków, wiele pozytywnych recenzji, choć pojawiły się też takie, które wskazują, że nie porywa tak mocno jak adaptacja powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza z 1981 roku. Zaraz to wszystko sobie omówimy, jak jest naprawdę w kontekście Znachora, ale zobaczmy fragment zwiastuna. Ale ja się nie włóczę. A co ty robisz? Szukam. Może Antoni księciem jest? Może ma jakieś posiadłości zamorskie? A może jestem przestępcą i zamordowałem kogoś? O tym filmie porozmawiam z moimi państwa gościem, którym jest Łukasz Adamski, krytyk filmowy. Kłaniam ci się pięknie. Dzień dobry. Dzięki za zaproszenie. No i zaczynamy naszą rozmowę o Znachorze, o tej nowej adaptacji. Trzeba zaznaczyć, że w zasadzie już na starcie ten nowy Znachor od Netflixa miał podgórkę, no bo właśnie były porównania do tej wersji uwielbianej przez polskich widzów, wersji, która jest dość często puszczana. Ja sam uwielbiam tę wersję, sam widziałem ją, nie wiem, z 10 razy albo i więcej. No i pytanie właśnie o ten trudny start i o to, jak sobie nowy Znachor w twojej opinii poradził właśnie z udźwignięciem tego ciężaru. No, ja myślę, że on sobie bardzo dobrze poradził i to jest taka polityczna poprawność, która mówi, że musimy kochać tą starą wersję Jerzego Hoffmana. Ja wcale nie kocham starej wersji. Dlaczego? Jerzego Hoffmana. Tak, tak? Dlaczego? Dlaczego? Myślałem, że ten... Wiesz co, ja uważam, że się zestarzała. To znaczy uważam, że ten film jest ckliwy, uważam, że ten film jest bardzo w taki anachroniczny sposób romantyczny. I on się po prostu zestarzał. Wiele dzieł Jerzego Hoffmana się nie zestarzało, a tamten Znachor no trochę trąci myszką. No i ja wiem, że to jest niepopularna opinia i nie powinno się tak mówić o wielkich filmach, no ale dlaczego nie? Ja też nigdy nie byłem ogromnym fanem tamtej wersji Znachora, ale oczywiście bałem się tej nowej, no bo zawsze, kiedy klasyczna literatura jest wzięta przez szczególnie platformę streamingową, która to jest znana z tego, że potrafi spłaszczać różne klasyki, no to oczywiście takie obawy we mnie też były, no ale one zostały szybko rozwiane. No. Ja uważam, że ta nowa wersja jest bardzo solidna, bardzo dobrze napisana, bardzo wartko napisana. Tak? To jest bardzo istotne, że ten scenariusz jest bardzo, że wyciąga wszystko, co najważniejsze z książki już klasycznej, no jednej z takich najważniejszych książek, popkulturowych, takich popularnych książek, tak? które w dawnej Polsce zastępowały nam te pozycje, albo dzisiaj zastępują nam te takie bardzo popkulturowe produkty, takie właśnie, taką właśnie literaturę. Ja w ogóle uważam, że Leszek Lichota jest najlepszym Znachorem ze wszystkich trzech ekranizacji, bo pamiętajmy, że ta ekranizacja Hoffmana to jest jedna, tak? To ale prawda, tak, była jeszcze ta wcześniejsza. I o to chcę cię zapytać, no bo tutaj wybrzmiało mocno, że ta wersja ci się podoba, że no jesteś zwolennikiem tych zmian, które powiedzmy, że zostały dokonane, a raczej no nawet nie odnosząc się do tych z poprzedniego filmu, ale ten wątek Znachora, właśnie Antoniego Kosiby, profesora Wilczura w tym filmie, mi na przykład bardzo się właśnie podobał. To pewne rozbudowanie nawet na samym początku tej historii, to jak została ta postać zagrada, no to wszystko myślę, że zdecydowanie na plus, jeżeli właśnie porównywać o te dwa filmy, o których rozmawiamy, te dwie wersje, ale też jeżeli po prostu chodzi o samego Znachora od Netflixa. No tak, no Lichota jest bardzo charyzmatycznym aktorem, który pokazał już, szczególnie na małym ekranie, bo to jest taki aktor niewykorzystany w kinie do końca. On pokazał na małym ekranie, głównie w serialu Bataha, czy właśnie teraz tutaj w Znachorze, że jest bardzo takim no, aktorem, który mięsiste role lubi grać, który potrafi wyciągnąć tą charyzmę z bohatera, który potrafi naznaczyć każdego bohatera też swoimi cechami charakteru. I to wszystko tutaj wybrzmiewa. Oczywiście te zmiany dla takich dogmatycznych fanów tamtej wersji mogą być nie do przyjęcia, ale to jest skrojone pod dzisiejszego widza. I wiesz, ja no,
Podoba mi się to, że klasyka polskiej literatury jest oglądana na całym świecie. Klasyka polskiej literatury może trafić na cały świat, dlatego że jest skrojona pod wrażliwość dzisiejszego widza. Ten Znachor dzisiejszy jest, ma bardziej rozbudowane niektóre postacie, tak bardziej zniuansowane ma niektóre postacie. No na przykład tego, postać Zosi, czyli właścicielki tego młyna, jest zupełnie inaczej przedstawiona w tej wersji. Wiesz, no bo dzisiaj kino jest naznaczone też takim spojrzeniem feministycznym, spojrzeniem bardzo prokobiecym i takie zmiany są wprowadzane. Ja zawsze się sprzeciwiam, jeżeli te zmiany są w taki bezsensowny sposób ideologizowane, tak? Jeżeli dostajemy w kinie coś, co jest czystą ideologią, tak? Czystym marszem przez instytucje, jak to Gramsci mówił, a tutaj tego nie ma. No to jest po prostu dzisiejsze spojrzenie, które też ta percepcja całego społeczeństwa, tak? Na kobiety i na prawa kobiet i na to, jakie jest miejsce kobiet we współczesnym świecie, jest zupełnie inna, no, niż wtedy, tak? Więc tutaj jakieś środki ciężkości, dobrze, że zostały przerzucone. Wiesz, mi też brakuje oczywiście tego, że nie ma tego Piotra Franceskiego, który mówi Wysoki Sądzie, to jest doktor profesor Wilczur, Rafał, tak? Wilczur, tak. No, Rafał Wilczur, mi też tego brakuje, no bo po prostu kocham aktorstwo Piotra Franceskiego, kocham to, jaką pozycję Franceski ma w dzisiejszym, znaczy w ogóle w kinie polskim, tak, w historii polskiego kina. I to jest też ciekawe, bo Netflix niedługo nam da nową wersję Akademii Pana Kleksa, którą zresztą Kapulski wyreżyserował. To jest też ciekawe, tak, reżyser, który nigdy nie robił takich filmów. No i tam Franceski jest w zwiastunie, tam Tomasz Kot jest nowym panem Kleksem. Tak jest. Natomiast Franceski jest takim narratorem. No tutaj nie, tutaj jest Artur Barciś, tak? Artur Barciś, tak, pojawia się ta postać i zdecydowanie też pasuje do tej roli tego kamerdynera. Tutaj świetnie to zostało zagrane i też trochę to rozbudowany ten wątek, można powiedzieć, trochę bardziej rozbudowana postać, choć nadal rola niewielka. Ale chcecie dopytać, zanim jeszcze przejdziemy do kolejnych wątków, niuansów, czy to aktorskich, czy to związanych z historią i z opowieścią, chcecie zapytać o wątki wizualne i wątki audio, czyli jak muzyka gra w tym filmie i jak gra to, co widzimy na ekranie. Bo ja mam po prostu takie wrażenie, oglądając tą nową wersję Znachora, że ona jest po prostu ładnie zrealizowana, no i ta muzyka również odpowiednio dobrana, odpowiednio podbijająca te momenty, w których właśnie, te momenty, które podbijać powinna. Zresztą Netflix słynie jednak z tego, że te jego budżety nie są bardzo niskie i jeżeli pojawi się dobry scenariusz, dobrze skonstruowany, bo to ja zawsze podkreślam to, że problemem polskiego kina jest brak często... Zresztą nawet nie tyle środków, bo środki są, tylko brak dobrych scenariuszy i to się zmienia na szczęście, bo wiesz, my mamy naprawdę wszystko w polskim kinie, co potrzeba, żeby to polskie kino było dobre. Mamy świetnych aktorów, mamy świetnych reżyserów, mamy wybitnych operatorów filmowych, mamy ekipy, które pracują przy filmach nominowanych do Oscarów. Natomiast no, często jest problem ze scenariuszami, z tą taką dobrą konstrukcją scenariusza i Znachor jest świetnie skonstruowany, tak? Tam jest punkt A, punkt B, punkt C, punkt D, jest rozwój postaci, jest twist akcji, jest emocjonalnie to dobrze wyważone. Więc to jest po prostu bardzo dobry scenariusz, który został zrealizowany przez sprawną ekipę. I to jest siła Znachora. To jest w ogóle najlepszy polski film, jaki Netflix, no mówię o Netflixie samym, jaki Netflix nam dał. No Netflix bardzo dużo polskich filmów ostatnio robi, szczególnie dużo filmów akcji, tak, z Piotrem Witkowskim, który stał się takim bohaterem, taką ikoną kina akcji. Ja bardzo, bardzo osobiście Piotrka lubię, natomiast te no, filmy z nim są dosyć marnej jakości na Netflixie. No a tutaj jednak mamy produkt, który daje nam tą jakość, tak? No dobra, to pytanie w takim razie, bo na razie w większości same superlatywy. Czy coś w nowym Znachorze ci się nie podobało? Czy widzisz, dostrzegasz jakieś mankamenty tej produkcji? To trudno powiedzieć, jakie ja mankamenty dostrzegam, bo wiesz, to nie jest tak, że ja Znachora uważam za film wybitny, bo nie uważam go za film wybitny. Uważam, że to jest po prostu solidne, dobrze opowiedziane kino. Nie mam w tym filmie czegoś takiego, na co bym musiał zwrócić uwagę, że jest złe. To znaczy, to jest film skrojony według pewnego
jakiegoś schematu, który się wpasowuje w pewną strukturę filmów właśnie na platformie streamingowej. Ja oczywiście chciałbym ten film zobaczyć na dużym ekranie, bo on ma bardzo ładne zdjęcia, on jest wizualnie bardzo ładny. Zresztą widzowie w Warszawie ten film oglądali na dużym ekranie, on dostał owację na stojąco. Długą dosyć owację, ja wtedy byłem na festiwalu filmowym w Gdyni, więc tego filmu nie mogłem obejrzeć. Natomiast wiesz, to nie ma czegoś takiego, co by obniżyło jakoś tą moją ocenę. Ta moja ocena tego filmu wynika po prostu z tego, że pewne filmy oceniasz w swoim gatunku, tak? I nie będę teraz wchodził w poszczególne postacie, czy tam nie będę rozbierał poszczególnych postaci pod kątem psychologicznym. Dobra, to ja cię dopytam o takie kwestie, które gdzieś zwróciły moją uwagę, czy też usłyszałem od osób, z którymi o tym filmie rozmawiałem. Na przykład relacja między Marysią a hrabią Czyńskim, tym młodym hrabią Czyńskim. No takie dziwne pojawiły się na przykład przeskoki w fabule, że z jednej strony zaloty hrabiego są odrzucane, a za chwilę jest cięcie i spacerują już razem w zasadzie za rękę, robią wspólne zdjęcie, a za moment dochodzi do miłosnego zbliżenia. Czy nie masz takiego wrażenia, że coś tutaj, czegoś zabrakło jednak rozwinięcia trochę tego wątku? Szczerze ci mówiąc, ja aż tak głęboko nie przyglądałem się temu filmowi pod tym kątem. Wiesz, ja ten film recenzowałem też nie na papier, ja ten film recenzowałem do radia, dosyć krótkiej recenzji, więc skupiałem się na tych najważniejszych rzeczach, które w tym filmie są. Wiesz, to zawsze z filmem jest też tak, że ty go odbierasz sercem, rozumem, czy nawet swoim nastrojem, tak? Ja zawsze jak to rozmawiam prawda. Z ludźmi, którzy mi mówią, czy którzy się dziwią, że mi się coś podobało albo coś się nie podobało, no to wiesz, ja przypominam im, że 50% oceny filmu to jest to, co mamy w głowie i co wiemy o filmie, tak? Wiemy albo nie wiemy, tak? No ale wiemy, potrafimy rozpoznać sztuczne aktorstwo, potrafimy rozpoznać niepewną rękę reżyserską, potrafimy rozpoznać dziury scenariuszowe. I okej, to jest ta jedna ocena, ale cała reszta to jest już nasza osobista percepcja filmu. I wiesz, jeżeli obudzisz się z bólem głowy danego dnia i ten film obejrzysz przy bólu głowy, to go inaczej odbierzesz, choćby to był naprawdę znakomity film, tak? To może ci się nie spodobać, tak jakby ci się spodobał, kiedy się dobrze czujesz. To wszystko, wiesz, dlaczego ja o tym mówię, to co powiedziałeś o tej konkretnej scenie, ona mi się nie rzuciła w oczy. Znaczy ten konkretny fragment filmu nie raził mnie aż tak bardzo. Bardzo możliwe, że teraz jak obejrzę Znachora, po tym, co mi powiedziałeś, że zwróciłeś na to moją uwagę, to może... To inaczej to wybrzmi. Mogę powiedzieć, tak, faktycznie, okej, coś tam jest nie tak, jakaś dziura, jakiś przeskok, może jakąś scenę trzeba byłoby inaczej zmontować, może jakiś fragment jeszcze dołożyć do tego. Nie patrzyłem pod tym kątem, wiesz, każdy film możemy analizować na podstawie poszczególnych scen, tak? Możemy wziąć największe arcydzieło kina, nie wiem, jakim jest Ojciec Chrzestny na przykład, i analizować poszczególne sceny i mówić, słuchaj, czy tutaj nie ma zbyt dużego przeskoku, czy nie. No, ale wiesz, to już jest taka bardzo szczegółowa recenzja, szczegółowa analiza filmu. Ja pod tym kątem też musiałbym film obejrzeć, żeby szczegółowo analizować zlepienie różnych scen ze sobą. No dobra, to jeszcze jeden wątek w zasadzie taki, który gdzieś mi się rzucił w oczy, jeżeli chodzi o ten film. Rola, jaką odgrywa tutaj doktor Dobraniecki w tym filmie, czyli powiedzmy taki konkurent na początku, współpracownik profesora Wilczura, konkurent w pewnym momencie do objęcia funkcji ordynatora kliniki. No i jako ten przegrany, no później zostawia powiedzmy profesora Wilczura, nie wchodząc w szczegóły, samemu sobie po tym, jak on zostaje pobity. No i ten wątek wraca w pewnym momencie w tym filmie. Doktor Dobraniecki tutaj rozpoznaje, że Antoni Kosiba to jest właśnie profesor Wilczur. No nic z tym nie robi, nie mówi, nie podaje tej prawdy, bojąc się też tego, że wcześniej prawdy nie powiedział na temat całej historii zajścia związanego z profesorem Wilczurem sprzed lat. No i ten wątek w momencie rozprawy sądowej, ja miałem takie wrażenie, że on wybrzmi, że coś się zadzieje, że tutaj jakoś to zostanie rozwiązane, skoro zostało nadbudowane wcześniej. Natomiast to zostaje, mam wrażenie, porzucone, ucięte i nie mamy tutaj żadnego rozwiązania historii właśnie doktora Dobranieckiego. Zresztą to jest strasznie głęboko, taka wiesz, szczegółowa analiza poszczególnych scen. Nie wiem, no jak to, jeżeli tak to odebrałeś, to okej, no. Mnie to nie raziło aż tak bardzo, tak? Znaczy, wiesz, ja też nie uważam, że Znachor to jest film, który wymaga aż takiej analizy. No dobra, to jak ten film tak podsumować ma... twoim zdaniem? Znachora jak podsumować? Tak. Uważam, że to jest film, który pokazuje, że można w bardzo ciekawy, uniwersalny sposób
brać polską literaturę, klasykę polskiej literatury i opowiadać ją światu, opowiadać ją widzom za granicą. To znaczy ten film jest dużym sukcesem nie tylko w Polsce, on w ogóle na Netflixie ma bardzo dużo odsłon. Nie pamiętam dokładnie, ile ty podawałeś, że on ma... No prawie 12 milionów. Jakieś, no, tak, to są ogromne odsłony, więc nie tylko w Polsce, więc to jest sukces w innych krajach. Wiesz, to tak, to jest też coś takiego, co filmowcy dostali dzięki Netflixowi. Tak, my często narzekamy na te platformy streamingowe nie bez słuszności, tak, że one niszczą kino, że one psują kino, ale wiesz, no. Ale kurczę, czasami pomagają. Filmowcy dostają nagle możliwość pokazania się światu, nie? Wiesz, to było z takim serialem Sexify na Netflixie. Kiedyś Piotr Domalewski, reżyser tego serialu, mówi mi, że słuchaj, ja jestem zaskoczony, bo się okazało, że ten serial jest numer jeden w Indiach. Ja nie wiem, dlaczego mówi w Indiach. Znaczy, dlaczego ta produkcja akurat w Indiach? Wiesz, to jest fajne, bo ale się udało. Nagle mają numer jeden w Kolumbii, tak? Dlaczego w Kolumbii? Z sukcesów tak jest, trzeba nie? się cieszyć. Musimy postawić kropkę, jeżeli chodzi o nasze spotkanie i naszą rozmowę. Ja ci pięknie za nią dziękuję. Zachęcamy naszych widzów do obejrzenia Znachora, jeżeli jeszcze ktoś tego nie zrobił. Łukasz Adamski, krytyk filmowy, był moim i państwa gościem. Jeszcze raz ukłony, jeszcze raz podziękowania. Dobrego dnia ci życzę. Dzięki. We'll be right back.